Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony oczywiście Michał Duński, a to jest kolejny, 9 już zdaje się, odcinek z gry Desert 1943. I tak, wiem, trochę czasu minęło od poprzedniego odcinka, a coś wam obiecałem. Czegoś nie było? Raczej tak. No, jak zapewne domyślacie się po tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, no, jestem w Holandii już, ale niestety będę musiał się już ale niestety to jest zazwyczaj sprawiło, że dane mi jest nagrywać na odcinek w chwili, kiedy muszę się już pakować i z niej jechać. Co oczywiście nie stanie nam na przeszkodzie, by nagrać ten gameplay, bo jeszcze trochę czasu do naszego przejazdu na lotnisko zostało. Bo wylatujemy z mamą. Bo ja z mamą wylatuję dopiero. Dopiero później, a nie tak jak zwykle bywało, że z samego rana. W każdym razie ten, z racji, iż mamy ograniczony terminarz, to pozwolę sobie rozegrać kolejne 5 poziomów do 60 włącznie. Oczywiście zwracając uwagę. Na wszelkie nieprzyzwoitości. Czy coś tam. Nie wiem, co teraz co powiedziałem. No w każdym razie, z racji ograniczonego terminarza pozwolę sobie nie przejść zaledwie 5 poziomów w dniu dzisiejszym. A potem, no po tej całotygodniowej w sumie przerwie, pozwolimy sobie ruszyć z całą naszą regularnością pełną parą i kto wie, może nawet uda nam się nagrać coś jakby 14 odcinków, no i dojść ostatecznie do poziomu numer 100. Natomiast póki co, to zajmiemy się dojściem do poziomu numer 60. A kto wie, może od następnego, just another day, uda nam się dojść dalej, no się rozegrać więcej niż te 5 poziomów, na przykład 10. No w każdym razie ruszmy się do roboty. Bierzmy się do roboty i zabijania szkopów. Jaki gnojek, ej! Dziękuję. Dobra, ja się chowam. Trochę ściszmy grę, żeby nam nie przeszkadzało. No, nadepnij na minę. Tak jest. Co? Kurde, jak się kuca, skradacz jeden. No, przyjdź tu. Wow! Wypad stąd. Za Rzeszę. Rzeszę, to ty zaraz będziesz mieć fanów. Niemców. Okay.
No z taką, na takiej odległości strzelać z pepeszy, no to trochę historycy by się wkurzyli. Ale padł. Za dużo ich tu. Wir werden ihn. Sie können uns nicht widerstehen. Du bist schon. Das ist dein Ende. Sie können uns nicht widerstehen. Für das Reich. Halt! Feind gesichtet. Das ist. Für das Reich. Kurde, nie fajnie. No jak zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, mamy dodatkowego towarzysza broni teraz. Już nie mam tylko jednego, tylko mnie i łącznie moich kompanów jest teraz trzech. Mam drugiego kompana teraz, no. W boju. Proszę bardzo, załatwiony, załatwieni. O nie, ale tego nie chcemy. Te cholerne reklamy po prostu, no. Dzień 56 ukończony. 113 zabitych wrogów. No i lecimy dalej, no póki będziemy mieli czas. Dzień 57 i tym razem zmieni wyposażenie, tym razem na taką kombinację. Kar i snajperka nie ma z Nagant. A skoro chcemy walczyć na dalsze odległości, po prostu kolejny dzień. No właśnie. I nic innego po prostu. Kurde. No macie to. Tak jest, no zabijam was jednym strzałem, no. Jak nie z daleka, to z bliska. Bombo idealne. Kurde, no i znowu to samo, no. Idź za mi stąd! No właśnie. Co za żałosny idiotyzm po prostu. Jeszcze raz. Po prostu kolejny dzień.
Schlüssel bekommen. No, wchodźcie tu, koledzy. Kurde. Sie können uns nicht widerstehen. No, gdybym jeszcze ich trafił, a niestety okazuje się być... Dobrze, załatwione. Załatwiłeś go. Kurde, dlaczego niektórzy z nich wytrzymują po dwa strzały z kara? No dobra, skoro prowadzimy walkę na odległość, no to... Ała! Kurde, niedobrze. To chyba jednak nie był do końca dobry pomysł, żeby brać dwa karabiny wyborowe. Dlaczego oni wytrzymują tyle bodźców z kara? Przecież wcześniej to ich zabijało jednym strzałem. Co się tu kurde dzieje? Cicho tam, proszę. Cicho powiedziałem, ej, ej. No, powiedziałem cicho, o co chodzi? Thank you.
Kurde, to jest niemożebne. No i co? To już chyba będą wszyscy. Tylko trzymać się od nich z daleka. To jest przepis na sukces. Nie wiem, jakim cudem się udało, ale udało się. 115 wrogów. Dobra, no wrogów teraz zrobiło się aż tylu, że ten, ciężkie jest prowadzić walkę na bliskim dystansie, naprawdę. Tutaj mamy pistolet. No, będę ja musiał zdecydowanie rzucać we wrogów wszystkim tym, co mam pod ręką. Naprawdę. Dobra, teraz z powrotem zamienimy się w pełnoprawnego rosyjskiego snajpera. Just another day. Leży. Nie blokuj mnie. Thank you.
To jest koniec? Nie wydaje mi się. A oni dalej mnie... A oni dalej się pojawiają. No po prostu to jest niemożliwe. Nie strzelasz do mnie! Kurde, no! Dobra, trzymać się kurde w domu i nigdzie się kurde nie ruszasz. Nigdzie się nie ruszasz. Po prostu no. Absolutnie. No broni mnie stary, broni mnie. Wir werden ihn bekommen. Ich werde dich kriegen. Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Warte einfach. Warte einfach. Das Reich. Feind gesichtet. Das ist dein Ende. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Wir müssen ihn kriegen. Nee, 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 nee. Warte einfach. Ich werde dich kriegen.
werde dich kriegen. Feindgesichte. Feindgesichte. Sie können uns nicht widerstehen. Udało się. No dobra, został nam jeszcze tylko 2 dni do ukończenia. Najlepiej, że zrobimy coś takiego. Po prostu kolejny dzień. No pewnie, że tak, czego się spodziewałeś. Ale co z tego, skoro... Kurde, no właśnie. Proszę bardzo, jaka przerwa. Zdecydowanie celowanie daje lepsze efekty, jak już mogliśmy się nauczyć tego dawno temu. Tak? Co jest? Przepraszam ja was za tę kolejną przerwę, ale tym razem dłuższą, ale no musiałem zjeść obiad. Jeszcze przed wyjechaniem. No kurde, to nie ma sensu. Sie können uns nicht widerstehen. Dein Ende.
To koniec chyba wasz. To jest wasz, Dein Ende. I swoją drogą też ma wyszło na internet. Chcę wejść na swój kanał, aby zobaczyć, który już de facto odcinek to jest, ten co teraz nagrywam. Sie können uns nicht widerstehen. No. Kolejna fala przetrwana. I o to chodzi. 119 wrogów, Boże. Ile żeśmy już tego przetrwali po prostu. A no, będzie tylko gorzej, kurde, z czasem. Będzie tylko gorzej. Oj, będzie tylko gorzej. Nie ma co się tu, kurde, łudzić. Tak, 9. To będzie 9 odcinek. No bo zerknąłem sobie teraz na YouTube i widziałem, że ostatni odcinek jest 8. 13 dni temu nadany. Okej. No to lecimy dalej. Albo i kurde, nie lecimy dalej. Dzień 60. Jakim uzbrojeniem tym razem to rozegrać, co? Zastanówmy się. Zaraz zobaczę, rozumiem. Okej, znowu krótka przerwa, bo coś tam musiałem z mamą umówić. Dobra. No i teraz co by, jakby tu rozegrać ostatnią falę? Biorąc pod uwagę, że już jest 13:30 wyjeżdżamy. Dzień 60. Uwaga, lecimy. Po prostu kolejny dzień. Tak sądzisz, stary? Ja? Kurde, no, mogę się tego używać. Kurde, no. To był błąd, tak naprawdę. Kurde, no. No co tu się dzieje? No wiem, że dzięki temu go zabili, ale... Kurde, jeszcze się zaczyna na tych durnych schodach. Wir werden ihn bekommen.
szanić siebie. Jak mnie skryto wójcie zaszedł. Nie. To było bez sensu. Poziom 60. Dzień 60, przepraszam. Po prostu kolejny dzień. No co ty nie powiesz, kolego? Kurde! No kurde, no co za... No kurde, paru gości z MP40. Co za bezsens. Nie wiem, nie wiem, czy agresywnie po prostu. Warte einfach. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Szkoda, że nie ma tu żadnej apteczki, bo by się bardzo przydała. Wir werden ihn bekommen. Sie können uns nicht widerstehen. Kurde, 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 kurde! No przecież jaki ten... Ten auto-aim paradoksalnie nie... Średnio potrafi wyzolować wywroga, no. Ktoś jeszcze? Tutaj był na dole koleś. No i dzień 60 przetrwany, moi drodzy. Uff. Uff. Jezus Maria.
121, 121, czyli rzeks. No i dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o... 9 odcinek z Desert 1943. Tak jak mówiłem wcześniej, obiecuję wam... Co ja powiedziałem? No właśnie, co ja powiedziałem wcześniej? Nie, bo teraz trochę wypadłem z głowy, cholera jasna. No, tak jak wam obiecałem na początku odcinka. Jeżeli chodzi o kolejne filmy z tej gry. Pomijając praktycznie całotygodniową przerwę pomiędzy odcinkiem 8 a 9. No ale właśnie... Nie no, przepraszam, coś mi się szani. Tak jak mówiłem wcześniej, podczas od tego odcinka zaczniemy prawdziwy szał z regularnością. Chociaż i tak to jest jakiś sukces, że udało mi się, no, w samym środku tygodnia nagrać już dwa filmy. A nie, jeden w środku, a drugi pod koniec. No, i wtedy, bo w przeciwieństwie do poprzednich odcinków, tym razem nie będziemy się ograniczać tylko do... Tym razem nie będziemy się... Bo w przeciwieństwie do poprzednich odcinków, kufy ten, gdzie no maksymalnie... 6 i 7 były dwoma w czerwcu. W przeciwieństwie do poprzednich 7 i 6 odcinka, które ukazały się w czerwcu, w tym miesiącu, znaczy w maju, w tym miesiącu, czyli w czerwcu, a potem też lipcu i sierpniu, zamierzam ja zalać was po prostu całą falą filmów. I to... No, przy czym to i tak jakiś sukces, że no regularnie ukazał się jeszcze no w tym samym miesiącu, a nie po... I to nie pod jego koniec, no kolejny odcinek. Ale spokojnie, no. Od tego odcinka, no zaczniemy nasz szał z regularnością. O ile się faktycznie to uda. I tak więc spodziewajcie się w następnych dniach, kurde, kolejnych odcinków. O ile... Jeżeli nie codziennie, to przynajmniej co dwa dni. Ale tymczasem już się powoli pakuję. Nie sądzę, aby udało mi się jeszcze zdążyć przeżyć ten odcinek na YouTube'a. Niektórzy zdaje, że zrobię to dopiero jak będę w domu, już w Polsce. No a tymczasem już się z wami żegnam. Do usłyszenia i cześć. Widzimy się już w kolejnych odcinkach Desert 1943. No i jeszcze ewentualnych jakichś... I wrogach informacyjnych, w tym także chociażby spóźniony film informacyjny podsumowującym działalność mojego kanału w roku 2023. Tak więc, no, ja już idę się, jest 13:12, za 18 minut jedziemy na lotnisko. Ja już się idę pakować wszystko. I przygotowywać się do wyjazdu na lotnisko. A wam tymczasem nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejny odcinek. Mówił do was oczywiście Michał Duński. Do zobaczenia.
No i jeszcze taki mały PS-ik na zakończenie. Nie wydaje mi się, aby... No nie tyle, jeszcze w samej Holandii. Zaraz to zrobię. No, chwila, chwila. A, no i jeszcze taki mały PS-ik na koniec. No, nie sądzę, no... Jeżeli oglądany dalszy odcinek pojawi się dopiero jutro, a nie dzisiaj, to będzie zasługa tego, no właśnie tego, co wspomniałem wcześniej, że... Później, o tym, tego, o czym mówiłem wcześniej, że... Że później jedziemy na to lotnisko z mamą. Tak więc nie dość, że nie uda mi, nie dość, że nie zdążę ja raczej z całą pewnością przesłać tego filmu. Cicho, mamo! Cicho w tym momencie, bo powiedziałem cicho, 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 cicho! Dobra, tutaj już właśnie moja mama przeszkodziła mi na chwilę, ale no tak jak mówiłem, no także, no nie dość, że z całą pewnością nie uda mi się no przesłać tego filmu tam absolutnie, no jeszcze podczas mojego pobytu w Holandii na parę godzin przed wyjazdem, bo zostały tylko minuty 16 i tak dalej, to jeszcze nie zdążę też ogólnie dzisiaj, no. Także cóż. A teraz już zostały tylko 15. Tak więc już, no tak, tak więc już, no już tak na serio. Tak więc, no już tak na serio. Na razie i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Jeżeli nie codziennie, to przynajmniej co 2 dni. Elo!